Trying to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać koszyki ratunkowe dla Waszych gości, w razie gdyby wydarzył im się jakiś niespodziewany wypadek. Przygotowanie takich koszyków zaczęłam od zakupu dwóch koszyków. Oczywiście mogą być to kosze drewniane, plastikowe, jak kto woli, i też dobrze by było, gdyby same kosze pasowały do wystroju Waszego wnętrza sali weselnej. Ja wybrałam takie w kolorze szarym i pudrowego różu do męskiej i damskiej toalety. Teraz pokażę Wam, co włożyłam do damskiego koszyka ratunkowego. Oczywiście możecie włożyć coś innego, możecie włożyć więcej rzeczy. Zależy to od tego, co uważacie za stosowne i co może się przydać Waszym gościom. Oczywiście jeżeli o czymś zapomniałam, bo coś jeszcze dodalibyście do tych koszy, możecie zostawić komentarz, na pewno przeczytam, a może któryś jeszcze zastosuję. Pokażę Wam, co włożyłam do koszyka ratunkowego do damskiej toalety z myślą, że na mojej sali weselnej nie będzie dzieci. Dlatego włożyłam taki zestaw: igły, nitki, agrafki, nożyczki do uratowania garnituru, sukienki. Tabletki przeciwbólowe, przypominam, z myślą o tym, że nie ma na mojej sali weselnej dzieci, bo wiadomo, kiedy będą u Was akurat dzieci, nie możemy włożyć takich rzeczy, które mogą zaszkodzić jakiemukolwiek dziecku. Bibułki matujące, chusteczki do higieny intymnej, zwykłe chusteczki higieniczne, taką próbkę pasty i kilka szczoteczek jednorazowych. Nić dentystyczną. Odpaski. Tampony. Wkładki higieniczne też na pewno warto włożyć. Mogą się przydać. Taki grzebyczek. Kilka takich pilniczków jednorazowych. Takie chusteczki do przetarcia okularów. Krem do rąk. Gumki do włosów i wsówki. Na pewno się przyda, kiedy jakiejś pani rozwali się fryzura i będzie trzeba ją uratować. Maskarę jakąś zwykłą z Rossmana. Taką taśmę do czyszczenia ubrań. Płatki. Puder matujący w kolorze transparentnym. Bezbarwny lakier do paznokci, w razie gdyby coś się stało z paznokciem albo też oczko poszło w rajstopie. Zwykłe nawilżające chusteczki. Suchy szampon, lakier do włosów, dezodorant w sprayu. Ważne jest to, żeby to był dezodorant w sprayu, nie w kulce, bo wiadomo, w kulce nie użyjemy go kilkukrotnie u różnych pań. Zwykłe gumy do rzucia i rajstopy. W kolorze cielistym, w rozmiarze 4, dwie pary, kupię jeszcze w rozmiarze 3, też w kolorze cielistym, też pewnie jest dwie pary. Więc to wszystko włożyłam do koszyka ratunkowego dla pań. Myślę, że wystarczy, żeby pomóc w niejednej sytuacji. Do koszyka ratunkowego dla panów włożyłam troszeczkę mniej rzeczy niż do damskiego, ale za to jest tutaj troszeczkę
więcej śmiechu, powiedzmy. Najważniejsze moim zdaniem dla panów jest to, żeby mogli te ciemne garnitury przeczyścić, jeżeli coś się do nich przyklei, jakieś włoski. Więc taka rolka do czyszczenia ubrań. Plastry. Dezodorant też w sprayu. Lakier do włosów. Gumę do rzucia. Grzebyczek. Takie chusteczki do czyszczenia okularów też włożyłam do tego koszyka. Chusteczki. Mokre chusteczki. Taki mały żel do włosów. Kilka takich szczoteczek i pastę do zębów. Oczywiście też nić dentystyczną. Tabletki przeciwbólowe. Koszyka męskiego postanowiliśmy włożyć jeszcze prezerwatywy, takie śmieszne, wielosmakowe, oraz alkohol i kilka kieliszków. Myślę, że panom na pewno się spodoba takie rozwiązanie. To by było na tyle. W opisie zostawię wam listę produktów, które użyłam do wykonania takich koszyków ratunkowych. Myślę, że taki pomysł spodoba się waszym gościom, kiedy wydarzy im się jakiś niespodziewany wypadek, pęknie rajstopa, wsówka wypadnie z włosów, czy coś stanie się z paznokciem. I jeżeli będą mogli się poratować takim koszykiem, na pewno będą bardzo wdzięczni.